Z tej strony Getsy, witam was w drugim odcinku z Skyrim Bramkarzem. No i dzisiaj tutaj kupiłem trampolinę, żeby była skłaszczoność. No i idziemy na trening i zaraz do meczu. A więc tutaj przejście na trening, wybranie tutaj ćwiczeń. No i pyk ćwiczenia, tutaj jeszcze jedno ćwiczenie. A więc ćwiczenia wybrane, no i lecimy dalej. I tutaj mamy kolejny trening i tutaj trener, tam ktoś jego, no ten asystent, tak chyba, nie wiem. A tak to był asystent chyba. Tutaj wywiesił skład. Tutaj widzimy Lopeza, widzieliśmy naszego bramkarza i tutaj Lopez, no niezadowolony Lopez, bo nie wystąpi w pierwszym składzie. Tutaj jak widać nasz tutaj zawodnik ma na prawej ręce jeszcze tatuaż i no, na lewej nodze, tak. O, i mamy Kurpiowski w pierwszym składzie, a więc lecimy do spotkania. A więc dobra, przejście do spotkania, no i teraz będą sytuacje. Tutaj pierwsza sytuacja dla Strasburgu, ale tutaj nie wyszła im ta akcja, uderzenie, ale dobrze obroniony strzał Kurpiowskiego. Druga sytuacja dla Strasburgu, znaczy kolejna, no kolejna, ale dobre przejęcie przez naszego zawodnika. Tutaj sytuacja, podanie do przodu, przejście zawodnika, podanie do tyłu, podanie na drugą stronę, ale źle wykończył to i Kurpiowski z interwencją drugą w tym spotkaniu. A więc pierwszy mecz ligowy z RC Strasburgiem, z RC Strasburg, wygrywamy 2-0. I mamy kolejne spotkanie, drugie spotkanie ligowe, teraz sytuacja dla Montepielu, ale złe podanie zawodnika właśnie Montepielu. I tutaj sytuacja, uderzenie z lewej nogi i prowadziliśmy 1-0. Tutaj sytuacja dla naszych przeciwników, ale tutaj chyba był tak spalony. I tutaj koniec spotkania, wygraliśmy 3-0, drugie spotkanie, tutaj z takich sytuacji do pokazania dla nich nie było. No i tutaj mamy spotkanie z Niceją, uderzenie, niedokładne zawodnika Nicei, tutaj dośrodkowanie. Tam ktoś dotknął, nie wiem kto dotknął, tutaj wybicie naszego zawodnika, ale zaletkę główką, no ale tutaj ten atak, no i tutaj no nie wyszedł. No i tutaj sytuacja dla Nicei, uderzenie zablokowane i mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla naszej drużyny. A tutaj mamy, asystent do nas mówił, że bardzo nam dobrze poszło, że tak powinno to wyglądać. No i teraz Kurpiowski poszedł na wywiad tutaj dla KZ, dał motywację. No i Kurpiowski poszedł na wywiad. A więc to się było wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, to oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Tam jeszcze będzie ze szatni, jak się cieszyliśmy, znaczy jak się cieszyli zawodnicy. No i cześć! Yo!